Młodzieżowe słowo roku 2K21 baby. Let's go. Czyli wielki powrót naszego ulubionego corocznego plebiscytu organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN, People with Knowledge. W odróżnieniu od NWA, którzy byli street smart, PWN są book smart. Straight out of my garage, just bought this new Lamborghini here. Knowledge. We współpracy z projektem Słowa Klucze w ramach programu Ojczysty. Dodaj do ulubionych. Chciałbym wiedzieć, jakie były alternatywne propozycje nazw dla tego programu. Ojczysty, double tapnij. Ojczysty, czy możemy dobić do 100 tysięcy łapek w górę? Ojczysty, koniecznie pamiętaj o subskrypcji, o dzwoneczku i o komentarzu dla zasięgów. Panie, kiedyś to dla zasięgu to trzeba było rękę z komórką do góry podstawić, żeby łapać te trzy kreseczki. A teraz to normalnie w komentarz trzeba zostawiać, a trzy kreseczki to youtuberzy normalnie do nosa pakują, żeby móc w ogóle wypluwać codziennie ten content bezwartościowy, co? Dla zachowania zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości. Upload co dwumiesięczny, polecany przez nikogo popularnego. W ogóle słowa klucze, ojczysty, dodaj do ulubionych. Coś mi tutaj tak troszeczkę mi tutaj takim patriarchatem śmierdzi tutaj pod noskiem. Tak, czuję jakiś taki swąd nieprzyjemny. I to nie dlatego, że codziennie walczę z patriarchatem, zaczynając dzień od pożywnej porcji. Chociaż te. Tylko, że jak ja widzę tutaj ojczysty, dodaj do ulubionych, i słowa klucze, to mi się od razu kojarzy z tym memem takim, że wiecie, kobieta and mężczyzna. Klucz, który otwiera wiele kłódek, jest super kluczem. Kłódka, która daje się otworzyć przez wiele kluczy, jest chujową kłódką. Poszukiwacz z Gotyka zostawił tutaj komentarz. To ile ty masz lat? 10? Życzę ci, żeby admin twój bezmyślny demot poćwiartował. Spalił na popiół, a jego pozostałości wrzucił do rowu w Nordmarze. Komentarz może sprzed 8 lat, no ale to, co poszukiwacz tutaj wypluł fakty, no to dalej to są wyplute fakty, może już takie trochę zaschnięte, może już tak tylko został taki liszaj na podłodze, gdzie te fakty zostały wyplute, ale wciąż fakty. Zaschnięte, skamieniałe już fakty. W ogóle ja chciałbym wierzyć, że poszukiwacz z Gotyka nie oburzył się na tego demota, dlatego że wiecie, kobiety i mężczyźni. Nie, po prostu chłop zajmuje się dorabianiem kluczy i boi się, że mu pracę zabiorą. Że wynaleźli jakiś klucz, który jest super kluczem i otwiera każdą kłódkę i po prostu już nie będzie miał co dorabiać. Będzie musiał dorabiać na boku, bo nie będzie mógł już dorabiać swojej głównej pracy. No ale wracając, młodzieżowe słowo roku, no wiadomo, plebiscyt, bla bla bla. Jego celem jest wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń w danym roku. I tak jak co roku wraca ta akcja, tak i co roku wraca mój filmik na ten temat. Co? Że niby nie było? Nie no, przecież mordeczko, mordziatku, żeż totalnie... Totalnie był filmik na temat młodzieżowego słowa roku w 2020 roku. Co? Przecież totalnie też było wyłonione słowo przecież w 2020 roku, bo przecież totalnie wolność słowa i totalnie wolność młodzieżowego słowa roku jest szanowana. Totalnie słowo było wyłonione, a nie chuj na nie wyłożony. Ej, bo lista 20 najbardziej młodzieżowych słów w tym roku, podobnie jak bolsy chłopców, przez które są one nadużywane, just drop, to... Let's check it out. To znaczy to pierwsze, nie to drugie, jakby co, okej? Okay? Takie jeszcze szybkie wtrąconko, skoro jesteśmy w temacie. Czajcie to, że wpisując w Google'a baby born, przy szukaniu na przykład, nie wiem, prezentu dla młodszej siostry na święta, jesteście o jedną literówkę od przestępstwa. Pomyślcie o tym. Młodzieżowe słowo roku 2021. Śpiulkolot. Is. Sas. Foliarz. A może sheesh. Głosowanie trwa. Młodzieżowe słowo roku 2021. Ruszyło internetowe głosowanie na liście nominowanych m.in. ESA i Baza. Młodzieżowe słowo roku 2021. Nominowani. Te słowa są bardziej boomerskie niż twój stary. Młodzieżowe słowo roku 2021. Znamy finałową 20. Words. Mords. Bo wiecie, to są słowa, którymi się mordeczki, kurde, posługują. Wiecie, o co chodzi. Ta lista najbardziej młodzieżowych słów roku to jest taka odwrotna matura. To jest
test niedojrzałości. Więc każda osoba po 20 odpala sobie listę, bierze ołówek do ręki, bierze kawałek papieru i sprawdza po kolei, czy zna każde słowo. Sprawdza, czy jest jeszcze w gronie młodzieży, czy już jest out of touch, czy wie jeszcze, co w trawie piszczy. Mordeczko. Ja nie wiem, co tam w trawie piszczy, ja wiem tylko, że mi w uszach piszczy po trawie. I nie potrafię przestać. A szczególnie uważni są ci, których można zaliczyć do grona zilenialsów, czyli tych urodzonych na skraju, tych, którzy się zaliczają w tych, wiecie, BuzzFeedowych testach trochę do Gen Z, a trochę do milenialsów. I to wcale mnie nie dotyczy. Ja bym nie wiedział, jak to jest. Totalnie nie, w ogóle ja znam wszystkie te słowa. Przecież ja totalnie wiem, co znaczy baza. Baza to jest oczywiście no taka w krzakach, która no tam się chowasz, jak się było w podstawówce, nie? Tam się normalnie czołgasz, chodzisz na kolanach, wbijasz sobie jakieś rozbite szkło w kolana, znajdujesz czasem jakieś zużyte prezerwatywy albo strzykawki i normalnie się tym bawisz z kolegami. To jest baza, prawda? Powiedzcie mi, że to jest baza. Baza, boomer, cringe, essa, easy, foliarz, gituwa, imo, koks, mrozi, nara, oddaje, pogchamp, rel, sas, 60, śpiulkolot, twoja stara zodiakara. Jeżeli znasz wszystkie te słowa, to moje gratulacje, masz za dużo wolnego czasu. Hej, ale za to następnym razem, jak powiesz, że jesteś z Gen Z i ktoś będzie miał wątpliwości i powie ci, tak, jesteś z Gen Z, to wymień wszystkie słowa młodzieżowe. To będziesz umiał odpowiedzieć. Jeżeli natomiast nie znałeś któregoś z tych słów, no to wiesz co, nic się nie stało, no chyba, że coś ci się stało i coś wewnątrz ciebie pękło, to możesz wtedy napisać taki artykuł w internecie. Młodzieżowe słowo roku 2021, props, ale do full rikczu ciut brakuje. Konkurs na młodzieżowe słowo roku to naprawdę zacna idea. Tegoroczna finałowa dwudziestka dowodzi w dodatku, że selekcja konsekwentnie się poprawia. Oczywiście nie oznacza to, że nie obyło się bez pewnych istotnych pominięć. Przyjrzyjmy się zwrotom, których zabrakło. Ciary, byczku, dymy, flex, plus jeden, rikcz, jadą, jechane, POV, kot, kocur, opór, ogień, siadło. Co mają wspólnego te wszystkie słowa? Były popularne? Owszem, ale jest jakoś, nie wiem, 3 lata temu? Więcej może? Chłop się zmartwił po prostu, że nie zna żadnego z tych słów nowych i musiał wypisać swoje, te, które pamięta. A tu czas leci. Idziesz do pracy, zaczynasz pisać artykuły. Przestajesz mieć czas na internet. Trochę cię omija, trochę popkultury, trochę młodzieżowego slangu cię omija. Nagle budzisz się z ręką w nocniku po 3 latach i orientujesz się, że nie znasz młodzieżowych słów. I nagle musisz napisać, że no spoko, te nowe słowa są całkiem niezłe, ale te to chyba są bardziej młodzieżowe, co nie? Powiedzcie proszę, że są młodzieżowe, powiedzcie proszę, że są młodzieżowe, proszę, błagam. Ty mordzia, weź se zapnij rozporek, bo ci kryzys ćwierćwiecza widać. Ty, co można polecić totalnie takim wierszykiem dla dzieci, wiecie, jak Johnny Johnny jest papa. Baza, boomer, cringe, essa, easy, foliarz, gituwa, imo, koks, mrozi, naura, oddaje, pokczamp, rel, szysz, sas, 60, śpiulkolot, twoja stara zodiakara. Żeby dzieci z przedszkola też mogły dołączyć do zabawy. Czemu one miałyby nie wiedzieć, co to znaczy mrozi? Mrozi dla nich to tylko lód friza i krew w żyłach ich rodziców w momencie, który po raz setny proszą o 3 złote na lot ekipy, proszę. A potem pizza ekipy, bo tadzik z pierwszej C już ma napój ekipy, a ja nie mam i muszę mieć napój ekipy, póki mam mleczne zęby i póki mi nie szkoda mieć próchnicy w... A teraz jak co roku, tak, co roku, nie sprawdzajcie,
uwierzcie mi na słowo, co roku. Czas na moje propozycje młodzieżowych słów na najbliższy rok. Także wytężcie normalnie kupuły mózgowe, czachownice, nie? Dobrze zapamiętać jest, no bo wiecie, no będziecie pionierami, tak? Nie będziecie wdrażać te nowe cool słowa w najbliższym roku i będziecie mogli się poczuć fajnie, będziecie mogli je też na przykład gatekeepować, to jest zawsze fajna rzecz, którą ludzie lubią robić z nowo odkrytymi rzeczami, także zapraszam do zabawy, tak? Propozycje w tym roku moje są dwie. Pierwsza to jarano, czyli spolszczenie, taka translacja amerykańskiego zwrotu wake and bake, czyli oczywiście propozycja dla fanów porannego pichcenia i na przykład tworzenia wyrobów cukierniczych jarano. Propozycja użycia w zdaniu. O, mordeczko, ty sobie tak z rana tutaj pichcisz, zawijasz? O, względem tego, że ja to człowiekokształtne sobie lubię raczej po zmroku pooglądać, wiesz o co chodzi. Animal Planet odpala wieczorkiem. A jarano. Natomiast moja druga propozycja to jest odpowiedź na coś, co mi się nie do końca podoba w tych plebiscytach na młodzieżowe słowo roku. Co roku można zauważyć, że pojawiają się tam wśród tych słów takie nie do końca miłe określenia na panie, kobiety, płeć piękną. Była alternatywka, była jesieniara, w tym roku zodiakara i twoja stara. To nie są do końca określenia, które się dobrze kojarzą. Moja propozycja jest słowem silnym, dominującym i niezależnym. Mieliśmy dzisiaj, nie? Oglądaliśmy tego mema z tym, że klucz, który otwiera wszystkie kłódki jest super, tak? A kłódki, które otwierane są przez każdy klucz? Niedobrze. Pomyślmy o tym, kto włada wszystkimi kluczami. Kto trzyma swoją rękę na wszystkich kluczach i to on, ona decyduje, co z tymi kluczami zrobić. Ślusara. Ona decyduje, co zrobić, czy chce to zrobić i kiedy to zrobić. Czynności wykonywane przez ślusarzy, przez ślusary. Trasowanie, cięcie, wycinanie, przecinanie, przeżynianie, prostowanie, gięcie, wyoblenie, piłowanie, szlifowanie, skrobanie, docieranie, polerowanie, wiercenie, rozwiercanie, przebijanie, pogłębianie, gwintowanie, zwijanie sprężyn, nitowanie, skręcanie, lutowanie, spawanie, montaż i demontaż. Ślusara, młodzieżowym słowem roku 2022.